Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Players on Battleground na moim kanale. No i dzisiaj, ludzie, mam dla was znowu propozycję do seryjki z tej gierki, gdzie będziemy sobie grać z widzami. Jest taka opcja, żeby grać z widzami i was uczyć troszkę tutaj grać w tą gierkę. Powiem tak, jeżeli jesteście początkującymi graczami, którzy zaczynają dopiero przygodę z tą gierką, jeżeli macie tutaj poniżej 400 godzin na przykład w tej grze, to dajcie wasze niki steamowe, czy dajcie wasze linki do profili Steam i ja was będę dodawał i sobie możemy kliknąć na przykład na odcinku meczek w PUBG, gdzie będę patrzył, czy popełniacie jakieś błędy, czy gracie dobrze, czy co zrobiliście źle na przykład. Albo i wy możecie mnie pouczyć, jeżeli gracie lepiej ode mnie, bo jest też taka opcja. Ja nie jestem jakimś mistrzem w tej grze, ale przegrałem tam 1500 godzin i mógłbym tutaj jakieś tam, wiecie, ciekawostki powiedzieć wam, nie? Na takim odcinku. No i dobra, pyk. Tutaj zobaczymy, co jest grane. Dużo ludzi pisze mi właśnie, że żebym takie bardziej poradnikowe odcinki robił z tego PUBG'a niż samego gameplayu. Dlatego myślę, że jakbym grał z kimś, to by było dużo łatwiej i dużo fajniej by się prowadziło tego typu serię. Dobra, tutaj mamy gdzieś jakiegoś gościa z flashbangami, więc go trzeba dojechać, żeby sobie wyczyścić miejscówkę. Więc podjeżdżam na pełne i mamy umpa tylko. No UMP-ek. Dawno z tego nie strzelałem. W sumie nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem do czynienia z tą bronią. To biorę, tutaj to biorę, kolimator też. Gdzie ten koleś jest teraz? Ja go widziałem tam z przodu gdzieś, ale... Gdzie on się teraz może znajdować? On tutaj przy tym kościele był chyba. Możliwe, że rzucił tego flesza, tak wiecie, dla niepoznaki, nie? A tak naprawdę gdzieś tutaj kampi typ. Tutaj jest czysto, tutaj czysto. Dobra, wchodzimy. Jest gość w oknie tam na górze. Chodź tu. Dobra, rozstrzelany te oldies. No nieźle, kolego. Go, dobrą miejscówkę miałeś, ale to zepsułeś. No i dupa. Dobra, lecimy na górę. Tryk, dobrze się zaczyna ten meczyk. Zobaczymy, jak będzie później w lejcie. Co, gościu, miałeś ciekawego? Nic nie miałeś, miałeś tylko pistolet jakiś. To po co ty się wystawiałeś tutaj, jak do ciebie podbiegałem? No i widzicie, przez taki błąd koleś sobie zginął, a miejscówkę miał taką naprawdę spoko i mógł odbijać na lewo. Jak widział, że tam jestem w tamtych okolicach, nie miał żadnej broni, to ja bym na jego miejsce sobie odbił na drugą stronę ulicy i próbował lucić w miarę spokojnie. Chyba że też ktoś tam jest, tego nie wiemy, tego nie mogę teraz w tym momencie powiedzieć wam, bo nie wiem. Dobra, tam chyba pozamykane wszystko jest, dlatego można lightowo, mi się wydaje, że lucić. Mamy strefę w ogóle, mamy strefę ułożoną na Sewerynkach. Też leciał tędy samolot. Dlatego trzeba będzie troszkę uważać, jak tutaj jesteśmy. No i też, ludzie, chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli wam się odcinek podoba, jeżeli wam się pomysł na tą nową seryjkę, którą planuję zrobić, też podoba, no to dajcie znać w komentarzach, wyraźcie swoje opinie i też możecie napisać, co byście w tym pomyśle zmienili. Ja ogólnie, tak jak mówiłem, no mistrzem nie jestem, ale troszkę doświadczenia w tej gierce mam i mógłbym wam to przekazać. Dobra, tutaj nic nie mamy, tego UMP-ka samego mamy. Chciałbym jakąś snajperę wyhaczyć, nie? Bo samym UMP-em to ja tutaj nie poszaleję. Nie poszaleję, masakra. Mam nasył włączony i się jęzor potrafi zaplątać czasami. Dobra, idziemy tutaj teraz na górę, jest czysto. Idziemy tutaj dalej, pach. Kaski, jedynki, to tego nie chcę. Tutaj to mamy. Bandażyki jakieś wezmę, mamy dwa zestawy, pięć bandaży, więc jeszcze jeden zestaw by się nam przydał. I potrzebujemy coś jeszcze z tego? Potrzebujemy jakiegoś mocniejszego automatu. Mocniejszy automat i możemy tutaj sobie grać, chociaż z tym UMP-em też ludzie grają. Ludzie grają wektorami na lunetach dwójce z powiększonym magazynkiem na przykład. No dużo ludzie mają tutaj. O! Nie wiem, czy kogoś nie słyszałem. Wynalazków do ogrywania. Moim najlepszym zestawem jest emeczka albo kałak właśnie i mini. To powiem wam, że z mini mi się mega dobrze strzela. SKS jest spoko, ale właśnie ma rozrzut taki trochę duży.
A mini to jest taka giwera właśnie, że szybko możemy z niej mega strzelać, nie? Jeżeli dobrze przeciągniemy pierwsze dwie kulki, to później już to leci. Patrzcie, dwa zrzuty lecą. Dwa zrzuty naraz, czajcie to? Jedzie już jakiś dawca po ten zrzut. Chodź tu, koleś. Może uda się go wyklikać? O! Nawet dostał od kogoś już. Więc spokojnie. A, jest tutaj typ, jest, patrzcie, podbiega. O Jezu, ani raz go nie trafiłem z tego łępeka. Podbiegamy na blisko, podbiegamy na blisko. Tutaj już go mamy. Dobra, tutaj dostał, ale... Ani raz go nie trafiłem tym full autem. To było chyba najgorsze moje full auto, jakie w życiu strzeliłem. Jest emeczka, jest czwóreczka, jest kompensator, jest powiększony magazynek. Teraz odbijamy tam. Ale bym to zdupcył. O panie, sam w to nie wierzę, co tutaj się w tym momencie wydarzyło. Ale jedzie kolejny motocyklista. Koleś, jaki ty szybki jesteś. Dostał dwie kulki, no i uciekł. Dwie kulki to za mało, żeby go zdjąć. Podjeżdża trochę ludzi, no dwa zrzuty za jednym zamachem zgarnąć to jest coś pięknego, ale tam ciężko to będzie zawinąć. To będzie naprawdę ciężko zawinąć. Tam jest daczka, gość jest na tych domkach. Dobra, ta plaża, gdzie ten koleś płynie? Gdzie ten koleś podpływa, nie? Bo póki co go nie widzimy tutaj nigdzie. Tą łódkę warto by było zawinąć i tam płynąć do niego, nie? Bo te zrzuty są do przejęcia, są naprawdę easy do ogarnięcia. O, tam już jeden biegnie do daczki, patrzcie jaki wariat. Raz mu. Dostał w kolano, drugi raz dostał w kolanko. Jeszcze ze dwa razy go trafić. Trzeci raz, nie po kolanach. Czwarty raz, klatę teraz. No, na kulkę jesteś gościu. Tylko, żebyś ty mi się chciał teraz przewrócić. Czy ja ciebie dzisiaj trafię? Piąty raz dostał. Pięć strzałów i gość to przeżył. O Jezu, nie wiem jakim cudem, nie wiem z jakim fartem mu się tam udało przeżyć, bo mamy ten kompensator, niby mamy wszystko zamontowane. Na tą emeczkę i 5 strzałów gość przeżył z tej emki. No ale to były strzały też po nogach, więc możliwe, że przez to te obrażenia nam nie weszły tak jak powinny wejść. Ale za dużo gość życia na pewno nie miał, bo było widać to już po jego movemencie w ostatecznej fazie. Dobra, bieg. Próbuję go tam jeszcze w piętę trafić. Wszystko obok niego. Wszystko obok niego. Dostał, dostał kulkę. Musimy tak walić, dostał drugą kuleczkę. Gość jest po dwóch kulkach. Spróbuję się bardziej wcelować w niego jeszcze. Z tej strony, żeby było łatwiej. Trzecia kulka to jest trup. Tu go gość z balkonu wyciągnął. Dobra, więc musimy walczyć, bo fajnie by było sobie to zawinąć, nie? I też loot z tego typa i też... O dobra, już się sadzi do nas, już się sadzi do nas, łebek. Ajajajajaj. No była okazja sfragować, 0 HP goś miał i mi go wyciągnęli. Ale dobra, no zdarza się, tak samo wyciągam, jak widzę, że ktoś jest mocno obijany i mamy okazję strzelić, no to wow. To jest darmowy frag przecież, nie? Dobra, bierzemy tego UMP-ka na blisko. No troszkę dalej z tego UMP-ka strzelałem, ale to była tragedia, do teraz mnie bolą te strzały. Bo ten gość mógł mi tutaj zakończyć meczyk, nie? Takim zagraniem. Jeżeli by uciekł, dobrze się obrócił i mnie przeciągnął, no to w tym momencie byśmy się pożegnali z gierką. Dobra, czekajcie, tam jest ten typ, tam jest ten koleś cały czas. On sobie to może lucić w tym momencie. I ten gość nie wiem czy zrzutu, chociaż nie, zrzutu nie miał, bo miał kask jedynkę czy tam dwójkę, a przeważnie w zrzutach zawsze chyba zawsze jest w zrzucie kask 3. Coś mi się tak wydaje. Kiedyś nie wiem czy tak było, ale teraz jest tak, że jeżeli bierzemy zrzut, to zawsze mamy tą trójeczkę na nim. Dobra, idziemy na te domki, których jeszcze nie luciliśmy, bo tak naprawdę mamy tą tego umpa, mamy tą emkę, ale amunicji już coraz mniej. Leczenia troszkę mamy, no w sumie mamy niby wszystko, ale tak naprawdę nie mamy niczego. Powiem tak, mamy niby wszystko, ale nie mamy niczego. Więc amunicji jakiejś tutaj potrzebujemy co najmniej jeszcze z 50 do emki. I przydałoby się kogoś wyciągnąć, jakąś emkę automatyczną może by się udało też zgarnąć.
bo gra tym UMP-kiem to może być ciężka w lejcie. Może być naprawdę ciężka o luneta 8, jeżeli byśmy teraz jakoś snajperę wyhaczyli, to ci goście na tych domkach by tam mieli naprawdę pogrzeb, nie? A tak to... Ajajajajajajaj, mało zabrakło. Dobra, tutaj czysto, mam aktualnie tylko dwa fragi mamy, czekajcie, jeden frag to był... A dobra, już pamiętam, jeden tam był na domku, a drugi frag to był ten z UMP-ka. Już pamiętam, bo tak mi się zapomniało nawet, gdzie ja to fragowałem, nie? Ale... Wszystko już się zgadza, jak się powinno zgadzać. Dobra, wjeżdżamy teraz na ten domek tutaj, pyk, nic nie ma, ale na sklepie przeważnie jest dobry ludzik. I liczę na to w tym momencie, chociaż jest kolimator, a poza tym nic. Ajajajajajaj. Padaka fest, padaka fest. Kanister nie chcę, ale to sobie wezmę. Tu lekki chwyt weźmiemy, chociaż nie. Chociaż tego chwytu to ja nie chcę. W tym momencie tego też nie chcę. Tutaj czysto. Tutaj też. Idziemy dalej. Ale te dwa zrzuty, jeżeli to byśmy ogarnęli, tak było... Było to łatwe do zgarnięcia, mieliśmy łódkę pod nosem. Dlatego mogliśmy tam śmignąć po to. Troszkę tutaj zepsuliśmy. Ale dobra, nic się nie dzieje, mamy strefę cały czas na tych sewerynkach. Więc o zonkę nie mamy co się martwić. Pojazd jakiś by się przydał, żebyśmy mogli troszkę jeszcze poratować. Powiem tak, całe sewerynki przelucone. Ale lód taki naprawdę mega średni jest. O, dwa zestawy, to spoko akurat. Ludzik jest naprawdę mega średni. Taki... Może być, ale nie jest to jakoś coś, co chciałbym mieć. Czym mógłbym tak naprawdę ustawić sobie giereczkę tutaj do wygranej. I musimy teraz jeszcze się zająć jakimś tam... rzeczami, nie? Do podniesienia. Idę tutaj na górę obczaić, co się dzieje. Więc pyk. Tutaj jest clear. Tutaj też. Tutaj mamy nade'a. Tutaj czysto, tutaj też czysto. Dobra. Nic tutaj ciekawego dla mnie nie ma, więc wychodzimy stąd. Tam na górze już byłem, czy nie byłem? Tak nie wiem, tak cały czas opowiadam o tej gierce i mi się zapomina chyba tej. Nie wiem, sprawdzę to. Wydaje mi się, że tutaj na górze mogłem nie być. Dlatego sobie podejdę. A nawet jak byłem, to i tak sobie obadam jeszcze te dachy właśnie. Leci samolot. I gdzie jest zrzut tym razem? Tam jest, za shooting range'em. Ej, no samochodu żadnego tutaj nie ma. Tam jakieś SKS-y biją cały czas. Nie ma żadnego samochodu, no brakuje tego mega, bo w tym momencie chciałbym podjechać może i nawet po ten zrzut. Ale nie ma czym. Tam też czysto. Jak zawsze na tym shooting range to wszystko się respiło. To teraz mamy padakę. Wyjdę tutaj na brzeg jeszcze. Mamy tą łódeczkę, ale ta łódeczka to mnie w tym momencie nie interesuje. Dobra, z tego żółtego domku będziemy mieli bicie na te domki przy drodze. Tutaj w ogóle gość nie lucił jeszcze. On chyba ten jeden domek tylko sprawdził, podniósł to, co podniósł i tyle było z jego gierki, tak mi się wydaje, bo to wszystko jest pozamykane, patrzcie. Amunicja, kolimator, tego już nie chcę, bo wszystko mam. Tego mi też nie trzeba. Dobra, lecimy na kolejny domek. Ale przypał. To nieźle, bez kitu. Czekaj, tutaj czysto, tutaj... O, jest kar! Jest kar, kara bierzemy oczywiście. Robimy tak, pyk. Pyk, luneta 8 w ogóle tutaj na tym karze. Będzie zamontowane, kolimator jest, amunicja biorę. Do umpa mogę wyrzucić i teraz 15 ammo. Tego ammo ja nie podnosiłem przed chwilą do tego kara, a teraz mamy tutaj 15. Dobra, 30 to już jest spoko, to już jest tak optymalnie, że możemy z taką amunicją grać. Dobra, idę na górę. Tutaj czysto, tutaj czysto, tutaj czysto. Tutaj koktajl Mołotowa. I teraz patrzcie, tam. Jest jakiś koleś? Nie widzę na razie. Na razie czysto. Strefa kolejna idzie. Niedługo powinni tutaj podjeżdżać po te sewerynki. To jest taka miejscówka właśnie do podjazdu, jeżeli strefa się tutaj układa, bo za bardzo domków tutaj nie mamy. Dobra, tutaj czysto, tutaj też czysto.
I brakuje dalej tego pojazdu, patrzcie. Nic nie ma. Tam na shooting range'u jest buggy, którym ktoś podjechał, to też już go nie chcę tutaj zawijać. Spróbujmy podejść do góry mapy, może ten bunkier uda się przejąć i na tym bunkrze kogoś wyczekamy. Z daleka wygląda on na czysty. Też nie widać, żeby ktoś tam biegał, ale to jest miejscówka, którą ludzie lubią ogrywać. Kiedyś na tej budce też kampiłem, grałem tutaj na budkę Aliasa, ale mnie wyklikali nade'em chyba, z tego co wiem. Nie, dostałem nade'a z przodu, wybiegłem za domek i typ mnie z tyłu zdjął. Na tych domkach się strzelają z przodu, więc te domki podjeżdżamy. O, od pleców jakiś motorek pojechał, co w ogóle też jest dziwne, że tam na tych sewerynkach ktoś był. Podchodzimy tutaj, bo słychać strzały, może ktoś stoi jak golem. To go sobie ustrzelimy, bo gdzieś na blisko strzela gość. Nie mam typowego automatu z tą M-ką, trzeba będzie spamować mega, jeżeli będziemy już strzelać. Dobra, obczajka. Tam są goście na domkach, bo widzę, że daczka podstawiona. Ja się gość do mnie sadzi. Dobra, ja sobie podbiegam do góry na razie. Sadź się koleś dalej, już zostałeś. Majster w ogóle go porobił, no to nieźle. Dostałeś już strzała w głowę przez to sadzenie się. Gdzie ten majster jest? Tutaj czysto. Tutaj. Pyk! No i frag, było się sadzić. Jeszcze jeden gość tutaj powinien być. Jedna głowa strzelona. Oj, się podjeżdżali tam, podjeżdżali się, ale... Czy ten gość wie, że dostał tutaj jego ziomek strzała w łeb? Z którym się strzelał? Bo jeżeli mi się uda podejść tam na plecy, to będzie taka jedna z lepszych miejscówek do wygrania gierki w sumie. Te domki będą na zonce. Później delikatnie sobie podejdziemy od góry i będziemy w stanie to wyklikać. Dobra, idziemy po tego kamienia. Ten kamień nie jest taki legitny za bardzo. Ale próbuję tutaj podejść, patrzcie, pyk. Clear. Dobra, wyczyszczony. Gościu, dostał twój ziomek tutaj kulkę w łeb. Widziałeś, że wyrwał skara, ty tego fraga nie zdobyłeś. I luciłeś na upenie, tam jest jeszcze jeden gość, patrzcie. Tam jest majster, to jest majster już. Dwóch się wyklikało. I dostałem w plecy od jeszcze innego typa. Albo i od tego. Dobra ludzie, gierka nie pykła, próbowaliśmy pogrywać, dalej nie udało się tego wygrać. Ale mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, no i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!